już drugie piętro, robi się coraz ładniej. Zaczynają się piękne malowidła. Z reguły trzeba po prostu najpierw, zanim się zdecydujemy wybrać ten zawód, naprawdę przekonać się, czy lubimy pracę na wysokościach, bo rusztowanie czasami bywa wysokie. Także to jest dosyć intensywna koncentracja, praca na wysokości. Znajdujemy się na trzecim piętrze rusztowania, gdzie zainstalowane jest nasze laboratorium, gdzie przygotowujemy nasze chemiczne produkty do konserwacji. Tutaj znajdują się też zdjęcia, które udostępniło nam archiwum, abyśmy mogły wykonać rekonstrukcję poszczególnych fragmentów malowidła, które się nie zachowały. Jesteśmy na piątym piętrze rusztowania. Znajdziemy się 16 metrów nad ziemią. Tutaj było najwięcej problemów konserwatorskich, ponieważ wszystko było czarne i trzeba było wszystko pięknie umyć, podkleić warstwę malarską, która po prostu spadała. I teraz jesteśmy w trakcie już kończenia prac, także wykonujemy retusz malarski. Nakładam właśnie na paletę specjalne farby na bazie werniksu, które są odwracalne, czyli każdy następny konserwator, który przyjdzie po nas pracować tutaj, będzie mógł z łatwością nasz retusz po prostu usunąć, jeśli będzie taka konieczność. A kolory są stabilne chemicznie, więc odporne na UV i będą starzeć się wolniej niż gdybyśmy użyli zwykłych farb. Taka praca może potrwać miesiąc, taka praca może potrwać nawet 2 lata, to zależy od po prostu rozmiaru. Jest to praca wyjątkowo satysfakcjonująca, jeśli chodzi o rezultat i naprawdę bardzo ciekawa, ponieważ trochę tak jesteśmy takimi podróżnikami w czasie, odkrywamy coś, co było niewidoczne przez setki lat, także jest to bardzo ciekawe. Cześć Felicja. O, cześć Louis. Przyszedłem cię odwiedzić. Jak się masz? Dobrze. Poprawiam właśnie aniołka. Jak ci idzie? Całkiem dobrze. Mogę spojrzeć? Trochę to trwa, ale będzie pięknie. Już kończę postać anioła, ale trzeba jeszcze popracować nad tłem. Może przyjedzie ekipa złocąca i to zrobi. No tak, tło. Powiedziałaś to tak, że zabrzmiało jak jelonek, a po francusku to bardzo podobne słowa. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. I nawzajem. Cieszę się, że mogę tu być.